Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Wheel coating, czyli powłoka do felka. Na tej feldze, na tym aucie, powłoka powoli znika, można powiedzieć. Tutaj się trzyma całkiem nieźle, tutaj praktycznie leży, więc pozwolę sobie uzupełnić tą powłokę. Przyjechało autko na odświeżenie lakieru, zabezpieczenia, a może tak. Teraz tak. Atomizer. Na pewno jak użyjesz tego produktu, warto go odwrócić i wypsikać, bo ten, który... kurczę, zabrakło mi słowa. Widz. Przepraszam. Zmęczony jestem. Widz, który go używał, ewidentnie zatkało i musiałem wymienić, więc niewielka ilość. Chmurka idealna i rozprowadzenie. I to będzie wszystko, słuchaj. Nie będę badał trwałości. Ewentualnie możesz też zrobić taki myk. Ale to dużo idzie w powietrze, więc przestało, zobacz. Banalna aplikacja, banalna. Docierasz i to wszystko. Tak naprawdę nie wiem, czy warto odwracać fibrę. Nie, no warto. Psikając na felgę, no wiedziałeś, no rozwalamy produkt wszędzie, nie ma sensu. No i połysk, no i jest bajka. Kurde, ale siedzi. Niesamowicie. Hydrofobowość? Może sprawdzimy, słuchaj, bo to test to nie będzie bardziej taka prezentacja produktu, bo nie mam kiedy go użyć. Chyba że pojawi się drugi raz, po raz kolejny, jak już będę miał jakieś felgi, które wiem, że będę mógł tym produktem śmiało zabezpieczyć. Odwracam mikrofibrę, słuchaj. Cała filozofia tego produktu, zobacz. I już. Śliskość nie jest jakaś znaczna. Ale za to połysk jest obłędny, naprawdę. Tu już widać, ojej. Nie no, uderzenie jest srogie. To w ogóle bez dwóch zdań. Naprawdę, połysk to jest mistrzostwo. Super. Ale się świeci, zobacz. Ja pierdziele, rewelacja, ale to siedzi. Ho, 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 panie. Jako uzupełnienie. Teraz tak, tu mamy tak. A tu mamy tak. Nie no, podbija okrutnie, bezlitośnie. Teraz tak, ta sama strona mikrofibry, którą wcześniej nawilżyłem. Pstryk i rozprowadzenie po felkach. No kurczę, tak jak widzisz, skomplikowane to nie jest. Roboty robi super. Na jasnych niestety nie widzisz. Znaczy widzę, gdzie ją zaaplikowałem i szybciutko odparowuję. Moment, to jest w ogóle chwila i nie ma produktu. Także tutaj zaraz przejdziemy na aplikację, oczywiście w słoneczku, na rozgrzane felgi. I tam zobaczymy, co produkt powie. Ok. Super. Zapach beznadziejny. Tu nie będę ukrywał, że jest dobrze. Zapach jest naprawdę beznadziejny. No, jako uzupełnienie powłoki super. Jako sama powłoka pewnie też będzie spoko. Połysk ma niesamowity, naprawdę. Super, podoba mi się. I tu ewidentnie widać, że to jest szklisty połysk. Nie ma to nic wspólnego z przyciemnieniem, moim zdaniem. No i co? No i... Oja. Masakra. Ale rewelacja. Naprawdę. Uderzenie jest nieprawdopodobne. Super. Ok. I teraz lecimy w słońcu. Zobaczmy, co tutaj się pojawi, jeżeli chodzi o słońce, jak będzie z aplikacją. Najmniejszego problemu, słuchaj. Tak naprawdę produkt jest bezproblemowy od początku do końca. Jak już uzupełnisz mikrofibrę, to lecisz i lecisz. Super. O, jeszcze tak ją. O. Cyk. Mam nadzieję, że to jest prawidłowa aplikacja. Ok, odwracam. Pewnie tani produkt nie jest, ale za to praca nim. On w sumie to sam odparowuje, słuchaj. Super. Teraz tak, tu mamy jakiś zaciek po wodzie. O, i go nie ma. Super. Rewelacja. Nie, jednak jeszcze jest, nie zbiera. Ok. Kurczę, tu nie mam co polerować, tak jadę, bo jadę. Rewelacja, naprawdę. Ok. O, widzisz, co było testowane?
i równiuteńko każde ramię. Cyk. Przykryło rysę i odparowało, i rysa się pojawia, więc odparowuje niesamowicie. Tak naprawdę to można powiedzieć, że bez docierania. Maskować nie maskuję, to już widzę rysa. Po aplikacji produktu troszeczkę ją przygasiło i za chwilę się pojawiła, jak produkt odparował. No dobra. I ostatnie podejście. Może hydrofobowość później sprawdzimy. Wiesz co, jak już usiądzie produkt, utwardzi się troszeczkę. Myślę, że pod wieczór za jakieś kilka godzinek, bo będę jeszcze kładł na lakier sealant. Więc po sealanciku na opony muszę położyć dressing. Wtedy sprawdzimy hydrofobowość. Słuchaj, no cóż mogę powiedzieć. No, produkt idiotoodporny. Mega. Tak jak Quick Detailer do lakieru, tak i do felk również to samo. Także kurczę, nie wiem jak traktować ten produkt. Myślę, że jako szybka powłoka. Obłędny połysk, naprawdę obłędny. Rewelacyjny, szklisty połysk. Ewidentnie na tej feldze, no pokazał pazura, zobacz. No rewelacja, no tu widać, że coś siedzi i to bardzo przyjemnego. Kurczę, rewelacja, naprawdę. Uzupełnienie powłoki. Albo jako samodzielne zabezpieczenie, tylko nie wiem jeszcze jak długo siedzi ten produkt. Będę chciał zrobić test na pewno trwałości na jakichś felgach, zarzucić na jałową felgę. Ale znając Prostafa, to będzie to gruba sprawa. No dobra, dziękuję jeszcze raz za produkt, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!